Witamy bardzo serdecznie. Jesteśmy wciąż w Lawo, czyli w centrum przygotowań kadry narodowej, gdzie trwają już półfinały 59. indywidualnych mistrzostw Polski, a ze mną kolejni goście. Joanna Podedworny, Julia Płowecka, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli finalistka gry singlowej i ćwierćfinalistka. Słuchajcie, te mistrzostwa, to szczególne dla was mistrzostwa, czy nie? Dla mnie to są szczególne mistrzostwa, bo ja rok temu niestety nie mogłam zagrać w indywidualnych mistrzostwach polskiej elity przez kontuzję. No i ja generalnie nigdy w życiu jeszcze nie miałam na takiej imprezie medalu i jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że udało mi się w tym roku go zdobyć i awansować do finału. No widzieliśmy tą reakcję po półfinale, widzieliśmy. Julia, przeżywałaś ten półfinał? Obserwuję. Tak, bardzo przeżywałam, bo z Asią jesteśmy sobie bardzo bliskie i no końcówka szczególnie była strasznie stresująca. Myślę, że mogłam się stresować bardziej niż Asia, grając ten półfinał, jeszcze nie finał. Ale na szczęście się skończyło bardzo dobrze. Od początku wiedziałam, że tak będzie. Dobra, a twój występ, jak to wyglądało z twojej perspektywy? No, z mojej troszkę gorzej, ale było dobrze. Liczyłam troszkę na więcej, ale ważne, że była dobra zabawa i teraz czas na odpoczynek tak naprawdę. Okej. Asia, widzieliśmy się w Białymstoku na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodzieżowców i tutaj w tym półfinale walczyłaś z Anastazją, która zdobyła tytuł wśród młodzieżowców, a ty jesteś mistrzynią Polski Juniorek. I teraz toczą się losy tego drugiego półfinału. Z kim chciałabyś zagrać w finale? Szczerze nie mam pojęcia. Raczej nie chcę tak wybierać, z kim bym wolała zagrać, no bo wygra lepsza w tym drugim półfinale. No z Asią na co dzień trenuję, tak więc jej życzę, szczególnie po tym ogromnym powrocie, co zrobiła po kontuzji, gdzie no to jest po prostu mega szacun z mojej strony, że wróciła po tak ciężkim urazie. Dlatego fajnie jakby wygrałam po prostu, z którą trenuję na co dzień. Okej, udział w takich mistrzostwach to jest dużo wyrzeczeń dla takich zawodniczek jak wy, czy bierzecie takie mistrzostwa z marszu? To na pewno nie jest takie z marszu typowo, bo Mistrzostwa Polski są dosyć specyficzną imprezą, szczególnie dla kadrowiczów, bo jest strasznie duża presja narzucona. Ale jak widać, kadrowicze sobie dosyć dobrze radzą z tego, co widziałam, więc no jest to. Czy macie taki cykl przygotowań, bo mamy taką serię turniejów i turnieje międzynarodowe, później zaczynają się późną wiosną Mistrzostwa Polski, juniorów, młodzieżowców, elity. Czy to jest taki cykl, w który już jakby jesteście zaprawione w takim cyklu, czy nie wiem, czy to jest jakaś specyfika, która jest indywidualna, jeśli chodzi o każdy sezon? Z tego, co pamiętam, w ostatnich latach zawsze było tak, że indywidualne Mistrzostwa Polski Elity były ostatnią imprezą naszego sezonu przed wakacjami i zawsze po tej imprezie mieliśmy przerwę i po tej przerwie mieliśmy znowu okres przygotowawczy, czyli te 2 miesiące wakacji lata i w tym roku też tak się zdarza, tak, że to jest ostatnia impreza i po prostu potem już mamy odpoczynek. I wakacje, czy będziecie śledzić to, co się dzieje w Tarnowie? Na pewno będziemy śledzić to, co się dzieje w Tarnowie. Tak, może nawet tam zawitamy. Wielu ludziom zadajemy to pytanie, jak odebrali to losowanie Mistrzostw Europy, w sumie można powiedzieć, i Igrzysk Europejskich, że Dominik Kwinta trafił do grupy z Wiktorem Axelsenem. To chyba dobrze, prawda? Ja uważam, że to jest dla niego ogromne doświadczenie i sama bym chciała móc zagrać na najlepszego zawodnika w Europie i się z nim zmierzyć tak naprawdę, bo to jest taki sprawdzian troszkę dla niego. Dobra, miałyście w swojej karierze i historii takie pojedynki z gwiazdami wielkimi albo takie pojedynki z zawodniczkami, które powodowały u was dreszcz emocji, czy nie jeszcze? Ja grałam raz na Lidze Polskiej na finałach, rok temu z Kirsty Gilmour.
single i po prostu no, przeskok jest ogromny, moim zdaniem. No, dużo można się nauczyć? Czy to jest taki stres, że się później nie pamięta tego pojedynku? To zależy, ale wydaje mi się, że też dużo można się nauczyć, jak szybko po prostu ta lotka lata już na naprawdę światowym poziomie i na tych najlepszych turniejach, na super seriach. Dlatego no, sądzę, że to jest dobre doświadczenie zagrać w ogóle przynajmniej raz w życiu z takim mocnym zawodnikiem. Okay. Ja mam ogromne szczęście grać w lidze czeskiej, w której jest dużo topowych zawodników i też Duńczyków. I nie tylko grać na nich miałam okazję, ale samo to, że mogłam ich obserwować, być z nimi w drużynie, no to jest naprawdę coś, co zmienia troszkę punkty widzenia i sposób myślenia. Mhm. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Trzymamy kciuki za jutrzejszy finał. Joanna Podywórny i Julia Połowiecka były gośćmi Studia Polskiego Badmintona. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.